Przeprowadzka na wieś. To był strzał w dziesiątkę. Trzeba założyć na dani GPS na ten telefon. Odwiedzi nas pan Kosisuki na Dukaty. Mam cię, panie Carlos. Kino letnie żeście sobie urządzili do roboty. Traktor trzeba naprawić. I mieliście się zająć ziemniakami, kurwa, na stonce. Albo odwrotnie. No ruchy. Robota, robota. Nic dla oka. Co to jest? Rozrusznik. Tak myślisz? Zaraz, kurwa, mojemu wujkowi w tamtym tygodniu wszczepili rozrusznik. Co on, kurwa, jakiś Terminator? Dzień dobry. Dzień dobry. Tamta dziwna banda dawno kupiła to gospodarstwo? Nie no, pani, z 2-3 tygodnie temu. A nie zauważyłeś nic podejrzanego? Chyba nic, ale trzeba przyznać, zapierdzielają w polu, aż się kurzy. Na pewno nic ci nie rzuciło w oczy? Nie no, chyba nie, chociaż widziałem, jak ładowali cebulę do bagażnika Ferrari. Jakbyś zauważył coś dziwnego, daj mi znać, dobra? Nie ma problemu. Dzięki. Mam złe wieści. Co się stało? Pan Kosisuki na Dukaty nie przyjedzie. Jego prawnicy przeanalizowali sytuację w Polsce i okazuje się, że łatwiej sprowadzić partię opozycyjną w Korei Północnej niż działalność gospodarczą w naszym kraju. Cholera. Dobra, to załatwiaj ten transport spirytusu z Ukrainy. Ja zrobię na jutro miejsca w budynkach. Dobra, już działam. A co to taki ruch u nas na wsi? Proszę księdza, ja tu w pracy jestem. O, a czym się pan zajmuje? Jestem policjantem. O matko, stało się coś? Nie, nie, po prostu rutynowo patroluję okolice. A nie zauważył ksiądz czegoś dziwnego ostatnio tutaj w okolicy? W okolicy? To się dziwni ludzie wprowadzili niedawno. O tam. Poza tym kilku mieszkańców skarżyło się, że jacyś ludzie zakradają się na posesję w nocy, porozglądają i uciekają. A możemy się przejść na to gospodarstwo, gdzie się wprowadzili? Pójdźmy, z Bogiem. Co jest? Na wsi nie ma wylegiwania się. Krowę trzeba wydoić. Ale misiu, ja jestem zmęczona. Wczoraj pół godziny pracowałam. A poza tym nie umiem doić krowy. Dasz sobie radę. Masz takie sprawne paluszki. A ja już tyle lat samotny jestem. Jest tu taka kobieta, ale nawet na mnie nie spojrzy. Panie Kaziu, po pierwsze to zwiększ pan masę. Panowie, tylko nie strzelajcie. Po ile chcecie sprzedać te ziemniaki? 50 zł za kilogram. Dobra, dobra, niech będzie po 50 zł. Tylko nie strzelajcie. A mówią, że nie można zarobić na płodach rolnych. Ty się tak kurwa nie ciesz, bo my jutro tu ze zbożem przyjeżdżamy. Nie, proszę, nie! Znowu się spotykamy. To panowie się znacie? Tak jakby. Mogę się trochę rozejrzeć po gospodarstwie? Wolałbym nie. Cielaki teraz łapią drzemkę, nie chciałbym ich budzić. Jutro będę miał nakaz. To zapraszam z nakazem. I z Bogiem. Co, nie chcę odpalić? No nie chcę. No to ja tu zaraz, ja tu znam jak własną kieszeń ten ciągnik. No
No, spróbuj teraz, mordo. Więc co to jest? Co? Mefe dron! A ty gdzie idziesz? Rozpierdolić stonkę na ziemniakach! Nie wiem, jak nas znalazł. Wstrzymaj transport z Ukrainy, musimy znaleźć inne miejsce. Cześć. Wydajałam tą krowę, ale zeszło mi chyba za 2 godziny. Jestem padnięta. A mleka? Zobacz, tylko tyle. Nie wiem. Którą? No tą największą, czarną, tą z takimi rogami. Aha. To był byk. Ale doceniam twoją pracowitość. Nawet kurwa o tym nie myśl.